Air Products. W ramach długoterminowego kontraktu podpisanego pomiędzy firmą Air Products i Grupą Azoty S.A. 8 maja 2013 roku w Tarnowie Mościcach otworzono nowoczesną wytwórnię do skraplania dwutlenku węgla. Air Products będzie kupować od zaufanego partnera, jakim jest Grupa Azoty, dwutlenek węgla w postaci gazowej. Następnie w naszej nowej instalacji będziemy poddawać go oczyszczaniu i skraplaniu. Wyszliśmy z założenia, że istotne jest rozszerzanie współpracy, lepsze zrozumienie się. Dlatego zdecydowaliśmy się na Air Products. Surowy dwutlenek węgla w postaci gazowej, który jest produktem ubocznym powstającym w procesie wytwarzania chemikaliów, będzie dostarczany do nowej instalacji w systemie ciągłym. Nowa instalacja pozwala na oczyszczanie i skraplanie około 220 ton dwutlenku węgla na dobę. Zaawansowana technologia skraplania i oczyszczania gazów stosowanych zapewni, że skroplony dwutlenek węgla o wysokiej czystości spełni wszystkie wymagania międzynarodowych producentów napojów oraz znajdzie odbiorców w innych dziedzinach. If we do investments in general, we are committed for 20 to 25 years. First reason for our investment is that obviously if you look at economic development, Poland still offers and offered in 2007 better prospects for growth than most of the core European countries. Air Products dostarcza gazy techniczne i technologie prawie 20 tysiącom firm w Polsce. Powstający w nowo otwartej wytwórni w Tarnowie Mościcach skroplony dwutlenek węgla będzie dostarczany klientom w Polsce, jak i odbiorcom w innych krajach regionu. We're very happy to see so much cooperation between Polish and American companies, and Air Products, you know, now has a considerable investment in Poland. I think American companies are excellent partners for the Polish industry here.